Polska. No, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Telewizja Republika, u nas wszystko się nie zmienia, nic się nie zmienia raczej. No właśnie, u nas nic się nie zmienia, ale zmienia się gdzie? A właśnie, tu będzie odpowiedź. Beata Kempa, eurodeputowana, suwerenna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, witam pani. No, witam tak, państwa. Chciałam żartobliwie rozpocząć, że u nas to tam się od 10 lat, już 10 urodziny obchodzimy. Od 10 lat nic się nie zmienia, nazwa się nie zmienia. Oczywiście czasami zmieniają się ludzie, bo tak po prostu się dzieje, natomiast takie priorytety nam się nie zmieniają. Pytanie, czy wiele się zmieniło w suwerennej Polsce, starej, solidarnej Polsce, Beata Kempa. Pani poseł, jak się pani czuje w tej suwerennej Polsce? Przede wszystkim, jeśli idzie o Solidarną Polskę, do której już dzisiaj mamy absolutnie wielki sentyment, bo gdy powstawaliśmy 12 lat temu, to była zupełnie inna sytuacja, w innych realiach, inne były priorytety. Po drodze wiele dobrego się zdarzyło, przede wszystkim w ramach Zjednoczonej Prawicy udało się przeprowadzić skutecznie. Dzisiaj już działają z wielkim powodzeniem te programy, które też legły u podstaw programowych Solidarnej Polski. Ta formuła to już przynajmniej od pewnego czasu, bo o tej zmianie nazwy i o kwestiach nadania pewnego nowego tempa rozmawialiśmy przynajmniej od kilku miesięcy i przygotowywaliśmy się na to. I ta sytuacja zmieniła się o tyle, że wobec tych priorytetów, tak jak powiedziałam, związanych z wyrównywaniem szans, przede wszystkim z walką z ubóstwem, walką z przestępczością tą zorganizowaną, VAT-owską, paliwową, z mafiami lekowymi. To wszystko udało się opanować i w ten sposób również dać podstawę ekonomiczną do realizacji bardzo dobrych programów wzmacniających przede wszystkim polską rodzinę. Ale teraz wobec tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, a sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna, wobec tego, że Unia Europejska, szczególnie Komisja Europejska przycisnęła pedał gazu, jeśli idzie o na przykład zmiany związane z kwestią Fit for 55, czy z kwestiami związanymi dotyczącymi polskiej gospodarki, polskich lasów. Nie tylko ja mówię o polskich, no bo tutaj i w tych realiach żyjemy i musimy tą troskę przejawiać. To wszystko wkracza, ingeruje bardzo mocno w naszą suwerenność i trzeba o tym rozmawiać tu i teraz, dlatego no że spółki, dobrze, ale które pani wejdą poseł, za rok, trzeba za było dwa, aż trzy, będą po prostu fatalne dla naszego kraju. Pani poseł, ale czy trzeba było aż zmieniać nazwę? Ja nie chcę o tym za długo rozmawiać, bo my mamy te aktualne tematy, natomiast czy to nie jest ryzykowne? No, PR-owcy, politolodzy mówią, że to było duże ryzyko, że jest to ryzyko jednak zmieniać logo kilka miesięcy przed wyborami. Mamy bardzo wyrazistych polityków, lubicie bardzo ryzykować. Kolegów. W tej sytuacji myślę, że nazwa, cel, nakreślenie sobie tego celu, który jest bardzo oczywisty. Dzisiaj gra o suwerenność jest potężną grą, szczególnie tutaj, kiedy w Unii Europejskiej no, rozpoczęły się działania. Dobrze, pani poseł, czyli nie boicie się ryzyka. Jeszcze jedno zdanie tylko. Wczoraj pokazało to przemówienie w Parlamencie Europejskim Olafa Scholza, że również przycisnęli pedał gazu, jeśli idzie o kwestię federalizacji w Unii Europejskiej, czyli utworzenia jednego dużego tworu z jednym rządem, ze wspólną polityką zagraniczną, ze wspólną polityką podatkową. No to wszystko jest bardzo groźne. Dlatego ta suwerenność. Chcemy też jakby w tym naszym zagonionym bardzo świecie, i to jest oczywiste, zwrócić uwagę na te zagrożenia, które za rok, za dwa, za trzy, jak chociażby w sprawach energetycznych, w sprawach podatków, które będziemy musieli płacić w związku z tą zgubną polityką, potężnych, bo będziemy je płacić z własnej kieszeni. Obciążenia są potężne, ponad 180 miliardów euro w bardzo krótkim czasie na transformację. No to jest kompletne szaleństwo. Pani poseł, ja rozumiem, myślę, że Solidarna Polska... ryzykować, myśl... pani redaktor. Ale kto nie ryzykuje, ale to nie pije szampana, tak? W tę myśl idziecie. No dobrze. Pani redaktor, przede wszystkim sprawa jest jasna. Ryzyko jest zawsze wkalkulowane w politykę. Mhm. I to jest, myślę, bardzo dobra decyzja, ale i też bardzo wielu publicystów, bardzo wielu profesorów, tych, którzy komentują życie polityczne, jednak no, pochwaliło tą decyzję, więc sytuacja jak zawsze jest bardzo dynamiczna i trzeba się po prostu umieć w niej odnaleźć i dostosować. Chociaż pan marszałek Terlecki
no niezbyt chyba pochlebnie tam na tym Twitterze o tej suwerennej Polsce, pani poseł. No, pani redaktor, kto się czubi, ten się lubi, może w ten sposób. Nie chcę wbijać szpilek, bo szanuję kolegów i zawsze taką przejawiałam postawę w naszej polskiej polityce, że nawet jeżeli się spieramy, ważne, żebyśmy się też spierali ładnie i szanowali. Kto się czubi, ten się lubi. Ja myślę, że i pan marszałek Terlecki, i my wszyscy z decyzją w demokracji, bo mamy kraj demokratyczny, wolny i wolno nam podejmować takie decyzje, wolno też się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać. Ważne, żeby tylko tak naprawdę to, czego oczekują od nas wyborcy, to absolutnej klasy politycznej. Oczywiście. Pani poseł, dobrze, to idziemy dalej. Kwestia rzeczywiście tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Co zrobi suwerenna Polska, no właśnie, w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, tej nowelizacji ustawy? Przede wszystkim zarząd Solidarnej Polski się zbierze w tej sprawie. Solidarnej Polski czy suwerenny? No właśnie, pani poseł. To jeszcze raz, co zrobi suwerenna Polska? Zarząd Suwerennej Polski pewnie jeszcze nam się będzie zdarzać, bo 12 lat funkcjonujemy jako i funkcjonowaliśmy jako Solidarna Polska. Zarząd Suwerennej Polski będzie w tej sprawie się w najbliższym czasie spotykał. W tej chwili oczywiście projekt jest przez naszych kolegów bardzo mocno analizowany i myślę, że pewnie jeszcze odbędą się, jak znamy życie, różnego rodzaju rozmowy na tym najwyższym szczeblu. Dajmy sobie czas i po decyzji Suwerennej Polski zakomunikujemy, w jaki sposób będziemy podchodzić do tej sprawy. W najbliższym czasie, czyli kiedy będziecie na ten temat rozmawiać? Dlatego, że dzisiaj mamy 10 maja, a tutaj czas rzeczywiście już odgrywa ważną rolę, dlatego, że 30 maja powinien zebrać się Trybunał. Tak, pani rektor, czas tutaj wyznacza rytm pracy Sejmu. To Sejm będzie wyznaczał kolejne głosowania, kolejne procedowania i w zależności od tego oczywiście będziemy reagować i komunikować w swoje decyzje w tej sprawie. Sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby to się wydarzyło. Niestety to też jest podyktowane dyktatem niestety Unii Europejskiej. No dobrze, a umie pani wskazać winnego, dlaczego w ogóle zadziała się ta cała sytuacja i ten pad w sądownictwie? No ja jeśli idzie o Sąd Najwyższy, tak? Przepraszam, o Trybunał Konstytucyjny, tak, bo jeśli idzie o sądownictwo, to niejednokrotnie mówiliśmy, że te reformy, które zostały przygotowane, szkoda, że zostały zawetowane, tak się stało. Potem weszła cała machina Unii Europejskiej, która chciała na nas wymusić różnego rodzaju rozwiązania na zasadzie, żeby było tak, jak było. Nie godzili się na żadne potrzebne i ważne rozwiązania, które przede wszystkim oczekiwali Polacy. Tą grę tutaj wyczuwamy. Natomiast jeśli idzie o Trybunał, trudno mi tutaj mówić o tej sytuacji, nie jestem tam wewnętrznie. Na pewno. A jak pani w ogóle oceni zachowanie tych sędziów, którzy... Pani poseł, jak pani tak właściwie, tak moralnie, tak po ludzku, jako obserwator tego, co się dzieje, oceni zachowanie tych sędziów, którzy mówią, z wami nie pracujemy, bo wy to jesteście sędziowie tej Przyłębskiej, Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Koleżeństwo to jest zachowanie, czy nie? Ja myślę, że tam spór jest, czy z wami, czy z nimi nie pracujemy. Takich rzeczy nie odnotowałam, panie redaktor, i tego typu wypowiedzi. Natomiast tam jest spór dotyczący przywództwa w Trybunale Konstytucyjnym. Ja nie chcę w to wchodzić. Pani prezes Julia Przyłębska jest atakowana. Chcę w tą polemikę absolutnie wchodzić. To jest problem, który musi wewnętrznie na pewno rozwiązać zapewne Trybunał. No i zobaczymy, co zrobi w tej sprawie tego sporu z Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a my wypowiemy się w tej sprawie w głosowaniach. Na pewno ważne jest, żeby instytucje, szczególnie konstytucyjne, działały, żeby działały bardzo sprawnie, że sytuacja jest bardzo trudna, jeśli idzie o przede wszystkim dyktat Unii Europejskiej w tym zakresie. Dobrze. I to Unia ponosi też tutaj odpowiedzialność we wprowadzaniu celowego i świadomego chaosu w naszym polskim sądowie. Mam takie wrażenie, pani poseł, że politycy, niektórzy unijni, bardzo się cieszą z tej sytuacji, która dzisiaj jest, bo oni cały czas mają argument do tego, aby mówić, nie zrobiliście porządku z wymiarem sprawiedliwości, z Trybunałem, kłócicie się, nie ma u was demokracji, tam jest jakaś niezgodność i tak dalej, i tak dalej. Oni wręcz czerpią z tego, czy nie?
No przede wszystkim czerpię z tego, przede wszystkim ten chaos i to donoszenie na Polskę, tu obarczamy polską opozycję. Natomiast jeśli idzie o Komisję samą europejską, no same kamienie milowe, które nakładają, na pewno mają na celu wprowadzenie destabilizacji sytuacji w Polsce, zarówno tej prawnej, jak i ekonomicznej, a potem używają różnego rodzaju pożytecznych idiotów do tego, żeby no właśnie pokazywać, czy uderzać w Polsce. De facto oni chcą, żeby było tak, jak było, żeby było status quo w sądownictwie. Jak państwo popatrzycie na raport, który został przyjęty, dość naprawdę no, kuriozalny i powiedziałabym nawet ostro bezczelny raport, który został przyjęty w poniedziałek wieczorem przez komisję badającą Pegasusa no, niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale to, co zrobiono z Polską i chociażby z Węgrami, to jest kompletne kuriozum. Pani redaktor, ja nie godzę się na to, żeby urządzenie czy oprogramowanie, które jest używane w bardzo wielu krajach, ponad 100 krajach na świecie, które, tak jak mówił przedstawiciel firmy, przede wszystkim ujawniało przestępców, samobójców, a także pomagało ujawniać i walczyć z przestępczością zorganizowaną. Dzisiaj jest próba jakby wybielania pana Giertycha, wybielania pana Brejzy, wybielania pani Wrzosek, używania ich jako takich no, swoistych osób pokrzywdzonych na arenie międzynarodowej, podczas gdy te osoby przed różnymi gremiami muszą swoją sytuację wyjaśnić, tak jak każdy obywatel wezwany przed oblicze sądu czy prokuratury. I widzimy, że to jest jawna gra Unii obliczona na tą destabilizację. Pytanie, czy my się temu oprzemy, czy też nie. I sytuacja naprawdę jest bardzo trudna. I ja tutaj naprawdę w bardzo dużej mierze winię polską opozycję, która nakręca tą spiralę. Przecież przy sprawozdawczyni Sophie in 't Veld, która ma absolutnie niebywale zły stosunek do Polski, taki osobisty, powinna się wyłączyć, dlatego że te jej emocje nienawiści w stosunku do Polski są bardzo duże, ale ją... A czy możemy o to zawnioskować, czy nie? Jedna kwestia. I obok niej siedzi i pilnuje tych spraw Róża Thun, czyli tych ataków bezczelnych na Polskę. Więc musimy widzieć, że my tu walczymy na wielu frontach, pani redaktor. I kropka i tutaj, pani poseł. Pani poseł, dzisiaj rozpocznie się posiedzenie Senatu, podczas którego będzie rozpatrzona ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne lata 2007-2022. No, opornie idą prace, jeśli chodzi o powstawanie tej komisji. Na tle międzynarodowym ta komisja jest potrzebna, żeby przełamała jakiś mur? A moim zdaniem tak. Ja jestem tutaj zarówno sercem, jak i merytorycznie za tą komisją. Te wszystkie mechanizmy, które muszą być zbadane, ale przede wszystkim muszą być wyjawione opinii publicznej. Przecież gdyby też nie media, które mają misję, które pokazują krok po kroku sekwencje zdarzeń w sprawie chociażby gazu i spraw związanych w ogóle z surowcami, handlem z Rosją, Niemcy-Rosja, prawda, ale też zachowanie Polski przez lata, kiedy rządziła opozycja, zachowanie rządu polskiego, poszczególnych ich członków, to wszystko naprawdę trzeba pokazać, bo właśnie wojna w Ukrainie, ta konsekwencja tej nieroztropnej, delikatnie mówiąc i szkodliwej polityki, no pokazała, jakie ona może mieć skutki. Dlatego myślę, że dzisiaj wykorzystując takie narzędzie, jak najbardziej ta komisja jest potrzebna i powinna w sposób bardzo merytoryczny ujawnić te mechanizmy. To dlaczego tyle osób mówi, że ta komisja nie będzie wyjaśniała tych ważnych, istotnych spraw, ale będzie takim narzędziem politycznym? To mówią ci, którzy się boją. Ja pamiętam, jak powstawały komisje śledcze, chociażby komisja hazardowa, w której uczestniczyłam, czy inne komisje, też wtedy ci, którzy tak naprawdę bali się konsekwencji, krzyczeli najgłośniej, że te komisje są nikomu do niczego niepotrzebne. A jakie konsekwencje powinny wypływać z prac tej komisji? Pierwsza podstawowa kwestia to jest oczywiście pokazanie tego mechanizmu, wydobycie na światło dzienne dokumentów i pokazanie tych dokumentów, w jaki sposób odbywała się ta cała polityka handlu surowcami, w kontekście oczywiście gazu w szczególności, ale też kontaktów, wzajemnych powiązań z oligarchami, zarówno niemieckimi, jak i rosyjskimi. To wszystko jest bardzo potrzebne, ta świadomość jest potrzebna, bo nam się wydaje, że to jest tylko tak naprawdę jakaś narracja osób, które być może są ze sobą tutaj gdzieś zwaśnione. Nie, to jest kwestia pokazania systemu naczyń połączonych i funkcjonowania państwa. Jak ważne
ważne jest to, że, że osoby, które pełnią wysokie funkcje publiczne, muszą odpowiadać za to, co robią. Czy przestrzegały procedur, czy rzeczywiście były umocowane, jak to umocowanie wyglądało. To naprawdę jest niezwykle ważne, bo to będzie pokazywało też i patologię w zakresie funkcjonowania państwa. Jestem tego pewna. Pani poseł, to jest sukces Polski, to co się wydarzyło w Europarlamencie. Mówimy tutaj o polskich kopalniach. Dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie oczywiście polskie kopalnie uratowane. Ale co to znaczy? Znaczy, no, jeśli chodzi o dyrektywę metanową, przepraszam, rozporządzenie metanowe, tak. Bo pani tu pewnie redaktor o to pyta, tak, wczoraj było głosowano, były się negocjacje. Ja podchodzę jednak do tego bardzo sceptycznie, to znaczy na początku, i to jest taka stara metoda Komisji Europejskiej. Naprzód śrubę przykręca się bardzo mocno na 0,5, prawda, tony, po to, żeby potem dać jakąś możliwość. Oczywiście te negocjacje, ja tu dziękuję koleżankom i kolegom i też byłam za tymi kompromisami. Natomiast jestem generalnie przeciwna takiemu rozporządzeniu metanowemu, dlatego że to będzie bardzo mocno bić w polskie górnictwo. To jest za szybko. Tutaj ten czas, który jest dany na tą modernizację, jest zdecydowanie za krótki. Rozmawialiśmy z fachowcami w tej dziedzinie. I to jest właśnie ta gra Unii Europejskiej. Jeszcze raz gratuluję i bardzo się cieszę, że udało się rozmawiać ponad podziałami, ale jakie to będzie zwycięstwo i czy ono nie będzie gorzkie, czas pokaże. Wiele razy mieliśmy rację, że nie można się zgadzać na ich dyktat. Pani redaktor, Chiny wydobywają w tym całym takim torcie, jeśli idzie o węgiel, 51% światowego wydobycia. Polska to jest 1%, a nakłada się tak wyśrubowane normy. Oczywiście mówi się, że nie uzyskano też taki dobry wniosek z negocjacji, że nie będą kary, a będą opłaty. No tylko, że musimy wiedzieć, że jakkolwiek by się to nazywało, to i tak będzie obciążało kieszenie polskich przedsiębiorstw, polskich kopalni, konsorcjów, a w konsekwencji również polskich odbiorców i będzie miało wpływ na system gospodarki, bo to jest system naczyń połączonych. Jestem za transformacją, tylko nie w takim tempie i nie w sytuacji geopolitycznej, w jakiej w tej chwili się znajduje cała Europa Środkowo-Wschodnia. By nie powiedzieć, że oczywiście Unia Europejska i cały świat, bo przecież Putin, jak widzimy, wciąż jest bardzo agresywny. No właśnie, pani poseł, prezydent Zełenski, oczekujemy zniesienia przez Unię Europejską ograniczeń eksportu naszej żywności. To jest trudna decyzja. To jest bardzo trudna decyzja. Oczywiście tą decyzję trzeba mocno ważyć, bo z jednej strony najważniejszy i bardzo ważny z naszej polskiej również strony jest interes naszych rolników i naszych przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. To jest oczywiste. Myślę, że przede wszystkim w pierwszej kolejności te działania, które zostały podjęte przez państwo polskie są bardzo dobrymi działaniami, zarówno w zakresie przede wszystkim ograniczenia ewentualnych zjawisk patologicznych i niekorzystnych, jak spekulacyjny handel, czy też sprowadzanie zboża, potem niższej jakości, sprzedawanie go jako zboże wyższej jakości. Tutaj prokuratura na zarządzenie pana ministra Zbigniewa Ziobry i inne służby bardzo intensywnie pracują i to będzie ograniczone, o ile już nie jest. Natomiast oczywiście z drugiej strony działania ministra rolnictwa i polskiego rządu w tym zakresie były zdecydowane i bardzo potrzebne, ale z drugiej strony mamy też wojnę w Ukrainie i nie możemy też pozwolić na to, żeby jakby Putin, no, cieszył się z tego, że będzie nas rozgrywał tutaj. Jasne, ale to znaczy, że będzie prosta odpowiedź. On chce rozegrać w Unii Europejskiej, ale i też chce poróżnić Polaków i Ukraińców. To jest jego cel. Pani poseł, no, ale to znaczy, że Unia Europejska... Są decyzje, które trzeba ważyć i są priorytety, które na tu i teraz są bardzo potrzebne. Oczywiście, ale w takim razie jaki komunikat Unia Europejska skieruje do prezydenta Zełenskiego? Bo to tłumaczenie może nie trafić. No to też jest prosty komunikat. Oczywiście, że może nie trafić. Potrzebne są rozmowy, potrzebny jest stół. Już w pewnych kwestiach przecież powstało porozumienie, jak chociażby w sprawie tych pięciu produktów, które, co do których jest jasna sytuacja, że Unia Europejska powiedziała, że nie będzie można ich swobodnie sprowadzać z Ukrainy. Co do kolejnych, trwają rozmowy. One będą trudne, ale myślę, że też ten pakiet pomocy
pomocowy, jeśli idzie o kwoty dla rolników, ale również dla Ukrainy, jest ważną decyzją. O rolnikach porozmawiamy z Ryszardem Bartosikiem. Tak. Pani poseł. Powiem tak, narzędzi jest bardzo wiele. Mnie idzie o inną kwestię, mianowicie o ten czas i taką trochę opieszałość. Tu trzeba być zdecydowanie bardziej, mówię tutaj pod adresem Unii Europejskiej, zdecydowanie bardziej konsekwentnym i szybciej działać, bo sytuacja jest dynamiczna. No. Ale narzędzi jest bardzo dużo. Czy ten apel trafi do polityków Unii Europejskiej? Bardzo bym chciała, to się okaże. Też bym chciała, jak to się mówi. Ale pani poseł, jeszcze na koniec moje ostatnie pytanie. Wczorajsze obchody 9 maja, Dzień Zwycięstwa, obchodziła Rosja. Inne to obchody, biedniejsze, bez tej pompy, ale i tak było. Oczywiście propaganda, to tego też żeśmy się spodziewali. Niektórzy twierdzą, że to wcale nie był Władimir Putin, tylko jeszcze jego sobowtór. Różne historie słyszymy. Natomiast wczorajsza sytuacja w Warszawie związana z ambasadorem Rosji w Polsce. No i pytanie. Czy należałoby, nie należałoby już teraz podziękować panu ambasadorowi za obecność w Polsce? Gdyby to rzeczywiście, gdyby, myślę, że zapytać Polaków, to pewnie powiedzieliby, że tak, że czas najwyższy. Z drugiej strony, jak popatrzymy, ilu mamy jeszcze obywateli polskich czy polskiego pochodzenia w wielu miejscach w Rosji. Oni potrzebują też wsparcia i ochrony. Nie będę publicznie mówić, ale mam wiedzę na ten temat, jak bardzo to jest potrzebne. Jeśli idzie też, bo reperkusje byłyby również w stosunku natychmiast do polskich dyplomatów, a oni w tej trudnej sytuacji są tam niezwykle potrzebni w wielu miejscach. Natomiast co do rosyjskiego ambasadora, no, mogliśmy się spodziewać, że będzie prowokował, że dostanie takie pewnie polecenie z Kremla, które będzie lepiej lub gorzej wykonywał. Ja myślę, że to, co powinniśmy w Polsce odnotowywać i powinniśmy robić, i za to też dziękuję wielu inicjatorom i też i samorządom, które już teraz konsekwentnie po prostu usuwają pomniki radzieckie z przestrzeni polskiej. I to powinniśmy, miasteczek, skwerów w Polsce, i to powinniśmy konsekwentnie w tej chwili robić. Jeśli idzie ambasadora w tej sytuacji, to już jest bardzo poważna decyzja i tą decyzję na pewno musi rozważyć pan minister spraw zagranicznych, pan profesor Rau. Czy to się wydarzy? A także polski rząd. Zobaczymy. Beata Kempa, eurodeputowana, suwerenna Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie, pani redaktor. Kłaniam się państwu. Przyzwyczajmy się z czasem. Dziękuję bardzo. Beata Kempa. A już za chwilę Potrójne Espresso, a tam Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Paweł Krutul, Nowa Lewica.